Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku naszych przygód w Kangurku Kao. Moi drodzy, taka mała informacja na początek, jak widzicie przechodzę to wszystko jeszcze raz z bardzo prostej przyczyny, otóż Lama Wojtek oczywiście musiał zlamić i skasował sobie nagrania. Więc muszę to wszystko przejść jeszcze raz, ale spokojnie wiemy co i jak, jestem już mniej więcej powiedzmy, że doświadczony w tym, więc pójdzie nam całkiem spoko. Moi drodzy, teraz tak, co do pozdrowień. Tu mnie pewnie wszyscy zaraz hejcą. Zmieniamy troszeczkę formę. Już wam mówię dlaczego. Co prawda na grupie na Facebooku wrzuciłem filmik jakiś czas temu i słuchajcie, po dłuższych przemyśleniach stwierdziłem, że na razie z tego zrezygnujemy, ale nie zrezygnuję tak w zupełności w kontakcie z wami, natomiast będę teraz każdemu, kto skomentuje mój film, przypinać serduszko. Te serduszka zostały po coś dodane i ja jeszcze, że powiedziawszy, tak używałem na zasadzie takiej, że... jakby to powiedzieć... Używałem je, jeżeli komentarz był jakiś super, mega, hiper fajny. Wiem, że mogę też przypinać komentarze, więc jeżeli coś, to będę komentarze przypinać, jeżeli będą takie, wiecie, sensowne, logiczne i coś pomocne. Natomiast stwierdziłem, że teraz każdemu, kto skomentuje film, będę przypinać serduszka. Więc myślę, że to pójdzie całkiem spoko. Także tutaj mam tylko też wielką nadzieję, że YouTube się troszeczkę ogarnie i będzie mi wysyłał powiadomienia o komentarzach na maila, bo to jest ważne dla mnie, dlatego że, wiecie, wtedy widzę wszystkie komentarze po kolei, jak przychodzą i wiem, komu mam co dać. Ale myślę, że jakoś to ogarnę, więc słuchajcie, to nie będzie już pozdrowień. Nie będzie, no niestety nie będzie, ale słuchajcie, trzeba wprowadzić pewne zmiany, bo nie ukrywam, że mnie to trochę przerosło. Z bardzo prostej przyczyny. Brakuje mi bardzo, słuchajcie, nagrywania gier do przodu. Mianowicie takiej, że wiecie, ja sobie siądę pewnego dnia, nagram sobie więcej, będę mieć potem, żeby tylko wrzucać i tyle. I tego mi właśnie najbardziej brakuje, także no niestety muszę z tego zrezygnować, bo po prostu... No wiecie, chcę, żeby to było fajnie, pięknie i tak dalej. A że mam trochę więcej czasu, to po prostu, wiecie, siadam, nagrywam i tak dalej. Więc z tego niestety zrezygnujemy. A niedługo też pojawią się nowe ekrany, takie jak ma Maciek i takie jak ja miałem kiedyś. Chociaż myślę, że może nawet te, które ja miałem, wrócą, tylko w troszeczkę innej formie. Wiecie, tam z social mediami i tak dalej. I może też właśnie zrobię jeszcze taki specjalny z serduszkiem. Typu zostaw komentarz, a otrzymasz serduszko. Wiem, że u niektórych youtuberów to się nie sprawdza. Wiem, że jest taki jeden youtuber, który mówi, jak zostawisz dzwoneczek, napisz o tym w komentarzu. Pewnie wiecie, o kogo chodzi i dam ci serduszko, tylko że przy takiej ilości komentarzy to jest ciężko. Ale u mnie nie jest tego dużo, więc myślę, że spokojnie każda osoba ode mnie serduszko dostanie. Ewentualnie, jeżeli będzie jakieś pytanie, to będę się starać bardziej troszeczkę na te komentarze wasze wszystkie odpowiadać. Więc myślę, że... Myślę po prostu, że tak to zrobimy, bo tak jak mówię, bardzo mi brakuje z nagrywania na zapas. Tak wiecie, usiąść sobie, nagrać sobie kilka odcinków. Na przykład myślę, że dzisiaj, zaraz po nagrywaniu drugi raz tego odcinka, po prostu skończę Kao i będę już mieć go z głowy, go po prostu wrzucę i nawet w razie, gdybym się nie wyrobił z jakimś materiałem, to zawsze jakiś tam, wiecie, materiał w zapasiku będę mieć. I myślę, że po prostu tak jak mówię, tak to zrobimy. Tak chyba będzie najlepiej. I wszyscy myślę, że będą szczęśliwi, no bo jednak wiecie, takie docenienie w postaci chociażby serduszka przypiętego do komentarza też jest myślę spoko. Chociaż wiem, że to pozdrawianie takie na odcinku jest lepsze, ale przyznam się też szczerze, że od tego raczej chyba są live'y i innego tego typu rzeczy. Natomiast zobaczymy. Dobra, to mamy ogarnięte. Chyba słuchajcie, że znacie jakąś fajną stronkę, która na przykład zliczałaby... Nie wiem, komentarze, łapki pod komentarzami, nie wiem. Słuchajcie, w ogóle dlaczego ja to mówię w Kao? Nie mam zielonego pojęcia. Może ewentualnie tam jakiegoś vloga zrobię. Także dobra, skupiamy się na Kao. I teraz tak, wracając do Kao, tak jak mówiłem, ja tutaj to przejdę tak szybko na pałę. Najśmieszniejsze jest właśnie to, że tutaj w ogóle nie trzeba walczyć z tymi przeciwnikami, bo nie trzeba. To się nam nigdzie tam nie wlicza do żadnych statystyk i innych tego typu pierdół, więc nie będziemy... musieli się tutaj jakoś super, hiper, turbo wysilać. No i słuchajcie, dochodzimy do tego przefantastycznego momentu, z którym miałem ostatnio bardzo duże problemy. Tam pamiętam, ktoś z was pisał mi w komentarzu odnośnie tego, jak to przejść, żeby było łatwo. I faktycznie jest tak, jak ta osoba pisała, no, nie pamiętam kto. Ktoś na pewno. I to, przyznam się szczerze, że jest bardzo fajny patent na to, więc ja zaraz wam powiem, o co chodzi. Jak widzicie, tutaj to wszystko jest podzielone na swojego rodzaju etapy. Zobaczcie, tutaj gdzie mamy te takie ciemne punkty, to są punkty, gdzie zawsze w te środkowe i jeżeli będę stać zbyt blisko, to po prostu oberwę. Natomiast na tych jaśniejszych, o, teraz na przykład oberwałem, bo za wcześnie. Teraz na przykład na tych jasnych jestem zupełnie bezpieczny, więc mogę po prostu sobie strzelać 6 dynamite'ów w niego i on nam się fajnie rozwali, będziemy mogli pójść i dziabnąć w tą otóż to magiczną klapę, która otwiera nam przejście dalej. No niestety, tak jak widzicie, mamy już tutaj wszystko totalnie wyczyszczone, więc no niestety nic więcej wam tutaj dzisiaj nie pokażę. Dodatkowo zdobyłem też ten artefakt, więc niestety nie będę mógł go jakby wam ponownie pokazać, niestety. Ale powiem wam, gdzie był, co się działo i tak dalej, i tak dalej. I następny odcinek, tak jak mówię, myślę, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie już tym finalnym, definitywnym. Kurde. Jeżeli chodzi o Kao, i też zastanawiam się już powolutku nad następną wersją, nad następną grą. Nie wiem jeszcze, co to będzie, tam wam chyba raz mówiłem, że coś tam mówiłem odnośnie pizzy Syndicate, ale nie znalazłem działającej wersji, też przyznam się szczerze, nie szukałem jeszcze. Ewentualnie nie wiem, może jeszcze jakaś inna giereczka, no nie wiem, naprawdę nie wiem, bardzo nie wiem, słuchajcie. Zastanawiam się ewentualnie nad jakimiś takimi grami, które może nie są jakoś mega popularne. Na przykład pamiętam, że kiedyś swojego czasu grałem w taką grę na Steamie, Snapshot się chyba nazywała, że trzeba było zdjęciami przenosić obiekty, żeby przejść dalej poziomy. Ale nie wiem, czy to się, słuchajcie, jakoś przyjmie. Nie wiem, jeżeli ktoś grę z was kojarzy, to może mi ewentualnie napisać. Chociaż myślę, że retrogranie też jest spoko. Jest naprawdę cała masa gier do retrogrania. Tutaj nie ma się co dziwić, tylko że ja bym właśnie wolał takie platformówki. Tam padły też jakieś propozycje odnośnie Sami Surykatka, tak? Coś takiego. Ja kojarzę tą grę, ale w nią chyba nigdy nie grałem. Krok się na pewno gdzieś tam pojawił, ale z krokiem to będzie problem, bo ja tak bardzo go nie ogarniam, wiecie? Pamiętam, że próbowałem przechodzić tą wersję na PlayStation, ale to był drabat. Chyba nawet nie skończyliśmy tego kroka, z tego co się orientuję. Więc nie wiem. Korcą mnie też, wiecie co, bardzo jakieś gry platformowe na PlayStation 4, bo z tego co wiem jest ich cała masa tam. Na przykład była jedna gra, którą przechodziłem co prawda na live'ach i zapisy z tego były, to była gra Knack. Ale nie wiem. Nie wiem, jest naprawdę cała masa takich gier, ale no, czy to się wam spodoba? Nie wiem, ewentualnie, nie wiem, może jakieś GTA San Andreas jeszcze raz, albo Vice City. Tak, zaraz będzie, słuchajcie, miliard komentarzy, tak, chcemy. Ale nie, no ja, wiecie, ja z reguły jestem osobą, która jak już coś raz nagrała, to już drugi raz tego nie nagrywa, chociaż są oczywiście wyjątki, bo to są, wiecie, gry, do których gdzieś tam się wraca i tak dalej, i tak dalej. Niedługo też zbliża się wielkimi krokami Crash, odnowiony remaster na PlayStation 4, którego myślę, że będę mieć na 100%, bo to jest jednak klasyk klasyków, więc jak najbardziej sobie to ogarniemy, więc myślę, że spokojnie materiały z tej gry się pojawią. Natomiast co dalej? Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Także jeżeli macie jakieś propozycje gier, to piszcie śmiało. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o te pozdrowienia, to ja po prostu każdemu przypnę serducho. Dobra, teraz tak. Co do, słuchajcie, totemu, który tutaj był, a właściwie artefaktu. On się pojawił na samym środku. To, co tutaj widzicie, ten taki ala niby labirynt, on się zniknął. Pojawiło się tylko na środku, trzeba było tam dolecieć i jak się go zebrało, podłoga się pojawiła i można było z powrotem wrócić tutaj na górę. No i tak też to uczyniłem. Oczywiście pozbierałem wszystkie te duszki lasu, więc jakoś to fajnie pykło i się, powiedzmy, że sprawdziło. Także dzięki temu jesteśmy po prostu dalej. I słuchajcie, tu jest tak na dobrą sprawę już wyjście z poziomu. Ja myślę, że tak jak już mówiłem, nagram po prostu następny odcinek od razu. Więc tak to też poczynię, żeby już po prostu Kao mieć z głowy. Natomiast, czekajcie, bo teraz tak, koło tego to będzie... Dziabnie tym? Nie? O, dobra, nie walnął. Bo wiecie co, tutaj on miał ten problem, że bił takim earthquake, tak? Czyli trzęsieniem ziemi, które niestety troszeczkę mnie zabijało. Ale dobra, pykło nam całkiem spoko, więc moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim dziękuję. Jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. My słyszymy się w następnym odcinku już we wtorek i tak jak mówię, to będzie najprawdopodobniej ostatni odcinek już z Kao. Mam nadzieję, bo naprawdę niedużo nam zostało. Mamy zebrane, jak widzicie, zostało nam 200 tych duszków do zdobycia, więc to chyba już raczej będzie koniec. Jak widzicie, ostatni to jest ten totem, czy tam artefakt ognia, więc będzie pewnie ciekawie. Więc co, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. My słyszymy się we wtorek w kolejnej części retrogrania, także trzymajcie się, cześć, pa pa.